dzisiejsze wydarzenie związane z motoryzacją. Z motoryzacją jednośladowo przede wszystkim, czyli takie tradycyjne już 12. Bialsko-Podlaskie zakończenie sezonu motocyklowego, ale to tylko tradycyjne zakończenie, bo sezon motocyklowy kończy się wtedy, gdy śnieg napada i gdy już nie ma chęci na wyciągnięcie sprzętu z garażu. Takie zakończenia sezonu to po prostu jest podsumowanie. Można wymienić poglądy jakieś, wymienić uwagi, spotkać się, poklepać, pośmiać, pożartować, uczestniczyć w paradzie motocyklowej, w konkurencjach motocyklowych, jakie będziemy organizowali. Oczywiście zjeść tradycyjną grochówkę, no bo to jest taki symbol na imprezach. No i przygotować się już do następnego sezonu. Umawiamy się niejednokrotnie na jakieś kolejne spotkanie, a przede wszystkim poruszamy również tematykę bezpieczeństwa motocyklistów w ruchu drogowym. Co zrobić, żeby jako motocyklista dożyć późnej starości, doczekać się wnuków, które to wnuki znowu siądą na motocykl, żeby przekazać pałeczkę motocyklizmu następnym pokoleniom. Pandemia wszystkim przyhamowała jakieś energiczne działania, dalekie wypady, grupowe wyjazdy, spotkania. Nas również przyhamowała, ale w mniejszych grupkach spotykaliśmy się zgodnie z zasadami. Czyli można powiedzieć, że część zamieniła się w kretów. Poszli do podziemia, przesiedzieli tą najgorszą sytuację pandemiczną, ale zaczynają powoli wyłazić z tego podziemia, pokazują się. Coraz więcej jest sprzętów typu klasyki, czyli takich historycznych już. Niektórzy nawet nie pamiętają tych czasów, że sprzęty w PRL-u na przykład. PRL był przecież jedno z potęg motocyklowych. Takie rodziny motocykli jak w Polsce była, no to rzadko który kraj może się pochwalić. A w dzisiejszych czasach, no to międzynarodówka motocyklowa. Różne sprzęty, różne pojemności, różne ceny. No i zależy od upodobania i zasobu finansowego. Black eyes open wide, it's time to testify. There's no room for lies and everyone's waiting for you. And I'm gone sitting by the phone and I'm all alone by the wayside. And I'm gone sitting by the phone.